Witam serdecznie, moim gościem Daniel Król, Gold Team ML Lorek. Witam. Daniel, pokonuje Cię dzisiaj Sabetkowska Brukowa 9-3. Można powiedzieć, że fajny mecz z Waszej strony, forma wysoka. Gratulacje awansu do półfinału. Co powiesz o tym dzisiejszym pojedynku? No, przeciwnik postawił trudne warunki. Mieliśmy tylko jedną zmianę, ale walczyliśmy do końca. No i udało się wygrać. No właśnie, gdzie ta ławka taka szeroka, bo jedna zmiana to troszkę może dzisiaj wystarczyło, ale w kolejnych meczach może być kłopot. Krótko, kontuzje. Puchar Ligi Futsalu jest już, można powiedzieć, na końcowym jego etapie. Półfinał, a tam Tyliczski. To będzie prawdziwa tak naprawdę, no prawdziwy sprawdzian dla Waszej formy. No czekamy i mamy nadzieję, że nie zagramy znowu jako ostatni, tylko liczymy, że w końcu zagramy jako pierwsi. Jeżeli chodzi o drużynę Seb, no wiadomo, że grała w grupie spadkowej. Spodziewałeś się takiego pojedynku, jak dzisiaj był rozegrany? Czy spodziewałeś się trudniejszego? Czy ten pojedynek był bądź taki miarę łatwy? Wiedzieliśmy, że przeciwnik postawi trudne warunki. No i postawił. No. Dużo bramek strzeliliśmy też. Trochę przeciwnik nam pomógł i udało się wygrać wysoko. Gold Team w ostatnich spotkaniach, tak jak mówiłem wcześniej, pokazuje fajną formę, ale tak jak z Tyliczem będziecie się musieli sprawdzić tak za 2 tygodnie z domem weselnym Sylwia i w derbach kolejnych Czeczewiny. No ostatnie statystyki pokazują, że jest troszkę gorzej. Co zrobić właśnie, żeby w takim pojedynku wyjść zwycięsko? No czekamy, żeby się sprawdzić, zgraliśmy się i tylko czekać na te pojedynki. Skład będzie już szerszy? Myślę, że jeden dojdzie już. To by tak było, żeby zdrowie dopisywało. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.